Ruszyły! Dobry start, batalka ostatnia. Prowadzi Drago. Drago na drugiej pozycji galopuje Epiona. Drago, Epiona na trzeciej Groton. Na czwartej Overton i na końcu batajka. I 1600 metrów do celownika, na czele nadal Drago, na drugiej pozycji Epiona, na trzeciej Groton, nic się nie zmienia, na czwartej Overton i na ostatniej batajka. W tej chwili na drugą pozycję przesunął się Groton. 1400 metrów do celownika, Drago, Groton, Epiona, niewielki odstęp Overton i niewielki odstęp batajka. Nadal na czele stawki niezmiennie Drago. Drago jest na pierwszej pozycji, na druga, trzecia, bardzo blisko siebie Overton i Epiona. I za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 1000 metrów. Drago jest na czele. Na drugiej pozycji łeb w łeb galopuje Epiona i Groton. Na trzecim miejscu Overton już ze znaczną stratą do stawki batajka. I za chwilę 700 metrów do celownika. Prowadzi niezmiennie Drago, ale bardzo, bardzo blisko za nim dwa konie galopujące nadal łeb w łeb, to jest Groton i Epiona. Dalej za nimi Overton i batajka, która tak zaczyna się po cichu zbliżać do stawki, ale jeszcze ma trochę długości za nimi. I za chwilę wyjście na prostą, szeroko, szeroko, szeroko. Tam przy bandzie sporo terenu zarobił Groton. Jest na czele razem z Drago, te dwa konie, finiszuje środkiem toru Epiona. Epiona, trzy konie walczą o prowadzenie. Epiona dobrze galopuje i już jest na pierwszej pozycji. Epiona osłab Drago. Epiona jest pierwsza. Na drugiej pozycji Groton, finiszuje bardzo dobrze Overton. Overton zaczyna atakować Epiona, ale Epiona się bardzo dobrze broni. Jeszcze się znakomicie broni też i Groton. Tam walka jest o drugą pozycję, bo Epiona już wygrała ten wyścig. Epiona na drugim miejscu, Groton na trzecie, Overton następnie, batajka i Drago.